Magdalena Floryszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie Infomagnes. W dzisiejszym programie 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Mistrzostwa Ziemi Łukowskiej w karate, 20. sesja Rady Miasta, Liga Bowlingowa w Łukowie, akcja Czytam Sienkiewicza, mecz Orląt Łuków z Podlasiem Biała Podlaska, Wielka Majówka w Rajparku, Szkoła Wokalu, koncert Johna Portera. To już 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, a podsumowaniem całego dnia były biegi, w których wzięło udział blisko 900 osób. A czy wiesz, co to jest Konstytucja? Że wszyscy mają takie same prawa. W święto uchwalenia Konstytucji 3 maja mieszkańcy Łukowa już tradycyjnie spotykają się pod tablicą upamiętniającą to wyjątkowe zdarzenie. Przedstawiciele władz i delegacji organizacji pozarządowych odśpiewali hymn Polski i złożyli wieńce. Może bociany, co wracają tu do miasta. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Przemienienia Pańskiego. Kilkadziesiąt minut później około 300 dzieciaków wzięło udział w biegu trzeciomajowym. W parku miejskim przy fontannie zgromadziło się prawie 1000 Łukowian. Biegłaś już kiedyś w takim biegu? Nie, pierwszy raz. Nie boisz się? Nie. A powiedz mi, ktoś pomagał ci się przygotować? Mama. I co z mamą robiłaś? Na pewno to jadłam, mama się szykowała. Dystans, który pokonały dzieciaki, byłby dużym wyzwaniem dla niejednego rodzica, dlatego wszystkie dostały upragnione medale. Wszystkim małym biegaczom gratulujemy. Co to masz za medal? Z Polski. Z Polski? A za co go dostałaś? Pokaż ten medal tutaj do kamery, tak? A za co ten medal dostałaś? Za biegi. Tak? Fajnie się biegło? Tak. A dużo twoich kolegów, koleżanek biegło tutaj dzisiaj? Tak. Jak? Wszystkim się udało? Tak. A trudno było? Tak. A jak się przygotowywałaś do biegu? Ćwiczyłaś wcześniej? Nie. A zjadłaś porządne śniadanie? Nie. To jak ci się udało tak dobiec taki kawał drogi? Bez śniadania? Mama mi dała pić, i dlatego tak szybko biegłam. Tak, no to super, to dziękujemy mamie, tak? Tak. Chcesz kogoś pozdrowić? Może mamę chciałabyś pozdrowić? Tak. To pozdrów mamę. Tak. Powiedz, pozdrawiam mamę. Pozdrawiam mamę. Mistrzostwa Karate Kyokushin odbyły się w Łukowie. Impreza została zorganizowana po raz pierwszy. Mimo to na macie można było oglądać wyczyny ponad 100 zawodników. W przeddzień świąt majowych w hali sportowej szkoły podstawowej nr 1 w Łukowie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Ziemi Łukowskiej w karate. Dzieci zmierzyły się w dwóch kategoriach. Młodsze walczyły na tak zwane makarony, a odrobinę starsze w lekkim kontakcie. Sekcja Łukowskiego Klubu Karate Kyokushin obecnie liczy ponad 100 osób trenujących w różnym wieku, od 4 do 104 lat. W naszym klubie, w Łukowskim Klubie Karate staramy się stosować najnowsze metody treningowe, jeśli chodzi o dzieci i dorosłych. Dla dzieci między innymi wprowadziliśmy zajęcia z taśmami oporowymi Teraband, które wzmacniają układ kostno-mięśniowy dzieci. Treningi wspomagają rozwój fizyczny dzieci, a także intelektualny i moralny. Uczymy dzieci poprzez mówioną na przykład na początku przysięgę dojo, gdzie oczywiście podchodzimy do dzieci w sposób wychowawczy, rozmawiamy z nimi, aby starać się wyeliminować negatywne zachowania. Wszystkie te rzeczy, które dzieci nabywają na treningach, zostawiają na treningu. Założenia wydają się słuszne, szczególnie, że wielu młodych karateków zainteresowało się wschodnią sztuką walki, aby móc się obronić na przykład przed starszymi kolegami. Ja tak wpadłem na taki pomysł, bo wszyscy mnie bili w szkole i chciałam się jakoś odegrać. I zapisałam, mama mnie na karate i od tego się wszystko zaczęło. Na szczęście początkowa chęć zaprowadzenia własnego porządku na szkolnych korytarzach szybko przeobraża się w sportową rywalizację. Podczas sobotnich zawodów członkowie Łukowskiego Klubu zdobyli 26 medali. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej kyokushin-łuków.pl. Za nami 20. sesja Rady Miasta. Głównym tematem było zatwierdzenie nowych opłat wodno-kanalizacyjnych. Otwieram 20. sesję Rady Miasta Łuków. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na sesję.
W ostatni czwartek kwietnia w sali konferencyjnej Łukowskiego Urzędu Miasta odbyła się 20. sesja Rady Miasta. Głównym tematem spotkania było zatwierdzenie wniosku przedsiębiorstwa usług i inżynierii komunalnej o zwiększenie cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W tym punkcie sesji radni prowadzili zaciekłą dyskusję na temat potrzeby takich zmian. Ostatecznie wejście nowej taryfy zostało przegłosowane przez większość radnych. Przeciwny takim zmianom był Piotr Pudowski, a od głosu wstrzymali się Robert Dołęga, Marcin Wysokiński, Mateusz Popławski oraz Krzysztof Okliński. Podwyżka cen ma przynieść niewielki wzrost dochodów PUIK-owi. Pojawiły się także głosy opowiadające się za podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej wszystkich gospodarstw domowych. Według szacunków działanie to przyniosłoby większe dochody do kasy miejskiej, bo aż około 1 000 000 zł rocznie. Słucham kilku stron i tak naprawdę wydaje mi się, że na początku zmuśmy tych, co nie są podłączeni i na tym zyskamy 1 000 000, tak jak pan prezes powiedział, 1 000 000 zł. Jakieś kolejne oszczędności, ceny na razie spadają i na tym jakieś oszczędności będą. Na te inwestycje można pozyskać środki zewnętrzne, o których też pan prezes mówił, a na końcu dopiero podwyższajmy ceny wody, bo tak mi się wydaje, że w tym momencie ta dyskusja jest jedna, że nie ma sensu podwyższyć tej wody, jeżeli mamy 1 000 000 w tym momencie w skali roku przychodów, które nie trafiają do PUIK-u, aby mogły trafiać. Pan burmistrz powiedział, że ta inwestycja kilku tysięcy to tak naprawdę w ciągu roku, dwóch by się zwróciła użytkownikowi, więc no, jaki jest sens? Jeszcze taka dygresja na koniec. Były piękne wykresy dotyczące cen wody i kosztów. Koszty były liniowe, a podwyżka ceny wody była skokowa, spowodowana latami wyborczymi. No i w tym momencie roku wyborczego nie ma, jest podwyżka wody. W latach, kiedy są lata wyborcze, żadnych podwyżek wody nie trzeba. Podczas sesji przyjęto plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łuków, wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości znajdującej się przy ulicy Zagrodowej, uchwalono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmieniono uchwałę budżetową na 2016 rok. Pojawiła się też propozycja ujednolicenia szyldów sklepowych w centrum miasta. Pełna relacja sesji już niebawem będzie dostępna na stronie internetowej telewizji Magnes. 9. edycja Ligi Bowlingowej już za nami. W turnieju wzięły udział drużyny z całego kraju. Liga Bowlingowa tym razem swoje spotkanie zorganizowała w łukowskim klubie Decybel. Pasjonaci tego sportu spotykają się cyklicznie, rywalizując w rozgrywkach międzymiastowych. Sportowcy z Otwocka, Siedlec i Łukowa od kilku lat doskonalą swoje umiejętności. Sport, który może być alternatywą, a i pogoda nie może być wymówką. Nie potrzeba długich treningów, a wystarczy odrobina chęci. Dzisiaj mamy 9. edycję Ligi, łukowskiej Ligi Bowlingowej. Zawodnicy przyjeżdżają z Warszawy, z Borowia, z Siedlec i z Łukowa. W najbliższym czasie planowanych jest szereg mistrzostw bowlingowych, o których możecie się Państwo dowiedzieć na stronie facebookowej Ligi Bowlingowej Łuków. Miło spędzamy czas na kręgielni. Rywalizacja, turnieje, wyjazdy na różne turnieje w okolicy i nawet w Polsce. Najbliższa impreza odbędzie się 2 maja również w klubie Decybel. Aby poczuć ten klimat i towarzyszące temu emocje, zapraszamy Państwa już dzisiaj. Pojedynek Wołodyjowskiego z Kmicicem. Właśnie ten fragment wspólnie przeczytano podczas próby bicia rekordu Polski we wspólnym czytaniu Sienkiewicza. 5 maja 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. Aby uczcić wielkiego polskiego poetę, w całym kraju odbyło się głośne czytanie Potopu. Organizatorzy wyznaczyli sobie za cel włączenie do akcji możliwie dużo osób, aby uzyskać wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej nie mogło nie wziąć udziału w tak wzniosłej inicjatywie. Tu do głośnego czytania zgłosiło się prawie 400 osób. Jedną z wielu szkół biorących udział w tegorocznym czytaniu dzieła Henryka Sienkiewicza było gimnazjum w Gołąbkach. Punktualnie o godzinie 10:00 187 osób
uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie gimnazjum w Gołąbkach, wszyscy zaproszeni goście, wszyscy wspólnie, głośno, churalnie odczytaliśmy fragment Potopu Henryka Sienkiewicza. Zarówno dla nas, organizatorów, jak również dla całej społeczności szkolnej było to pierwsze takie działanie i nikt z nas dotychczas nie brał udziału w próbie bicia rekordu Guinnessa, więc sam fakt, że mamy możliwość w czymś takim uczestniczyć, jest takim działaniem zachęcającym do podejmowania próby. I to zmobilizowało uczniów do tego, by zainteresować się sylwetką pisarza, a także wziąć udział we wspólnym czytaniu i biciu rekordu Guinnessa w czytaniu dzieł Sienkiewicza. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki i czekać na decyzję Komisji Księgi Rekordów Guinnessa. Mecz z Podlasiem Biała Podlaska był sprawdzianem dla łukowskiego klubu. Niestety drużyna z Białej okazała się silniejsza. W poprzednią sobotę przy Stadionie Miejskim w Łukowie odbyło się spotkanie na szczeblu czwartej ligi pomiędzy Odlętami Łuków a Podlasiem Biała Podlaska. Mecz ten zapowiadał się na jeden z ciekawszych w tym sezonie. Łukowianie po ponad 72 minutach wyrównanej walki niestety zmuszeni byli do wyciągnięcia piłki ze swojej siatki. Po wspaniałej akcji Jakuba Serejczyka i idealnym podaniu do Damiana Leśniaka zawodnicy z Białej Podlaskiej objęli prowadzenie. Niestety, po emocjonującej końcówce spotkania nie udało się zawodnikom Orląt Łuków odrobić strat. 30 kwietnia łukowska drużyna będzie gościła na terenie Lutni Piszczac, a my zapraszamy serdecznie 3 maja na mecz pomiędzy Orlętami a Polesiem Kock. W podłukowskich ławkach odbył się festyn rodzinny. Tak oto w miłej i rodzinnej atmosferze łukowianie przygotowywali się do obchodzenia świąt majowych. W święto pracy kilkadziesiąt rodzin z dziećmi spotkało się w ławkach koło Łukowa. Jest to wielka majówka w Ray Parku. Ma na celu to, żeby odciągnąć ludzi od świecącego trybu życia, od komputerów, telewizorów, żeby spędzić wspólnie z całą rodziną miło czas po prostu u nas tutaj na terenie naszego parku. Oprócz tradycyjnych dmuchanych zjeżdżalni uwielbianych przez najmłodszych, dzieci wzięły udział w pokazie karate połączonym z krótkim treningiem. Zabawie towarzyszyła akcja dobroczynna, podczas której zbierano karmę dla zwierząt do adopcji. Młodzi wokaliści studia wokalnego Fever spotkali się w jednym z łukowskich klubów. Celem spotkania było wspólne śpiewanie. Łukowski klub Decybel znowu gościł gwiazdę estrady. Małej estrady, ale jakże zachwycającej. Studio wokalne działa na województwie lubelskim i województwie mazowieckim. Jaka muzyka dominuje? Przede wszystkim zaczynamy od popu, a może inaczej, dostosowujemy się na początek do ucznia. On przynosi nam propozycje. Jeśli nie ma żadnych upodobań muzycznych, to my go nakierunkowujemy. Czułam się sama, być tylko kolana. Twoje wykonanie bluesa było przepiękne. Proszę mi powiedz, ile się uczyłaś? Uczyłam się tydzień, dwa tygodnie. Codziennie trzeba ćwiczyć, ale to też zależy od piosenki. Zależy od umiejętności, od trudności piosenki, od wielu czynników. Hiding from me. To jest długa historia ogólnie, bo to w przedszkolu pani Natalia Pomiłujko, pani od rytmiki wtedy w przedszkolu, właśnie zauważyła, że mam słuch muzyczny, ale w moim domu nikt nie miał słuchu muzycznego, nikt na niczym nie grał. I jak pani powiedziała, to moim rodzicom to rodzice nie dowierzali. I na początku to było takie, że tak machnęli na to ręką, ale później postanowili, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej. Oto przykład, że nie należy bagatelizować zdolności najmłodszych bez względu na kierunek, w którym pragnęliby zmierzać. W szlifowaniu niektórych diamencików mogą pomóc szkoły muzyczne i wokalne.
Fani Johna Portera mieli okazję spotkać się ze swoim idolem w jednym z łukowskich klubów. Każdy z nich oprócz miłej atmosfery mógł liczyć również na autograf. W piątkowy wieczór w Łukowie mieliśmy okazję posłuchać wyjątkowej osobowości. Walijski muzyk, który od lat 80. tworzy w Polsce, zagrał w klubie Decybel. Łukowski klub razem z nieprzypadkową publicznością stworzyli kameralny klimat. Muzyk zagrał i zaśpiewał piosenki z płyt m.in. Helicopters i najnowszej swojej płyty Honey Trap. Ciepły głos, gitara sprawiły, że dwugodzinny koncert minął jak jedna chwila. Rozmowy Johna Portera, autografy oraz zdjęcia po koncercie pozwoliły fanom przeżyć niebywałą przygodę. Ciepło płynące z twojej osobowości to cechy ze źródeł walijskich czy nabyte w Polsce? A ja myślę, że w ogóle już w ogóle nie wiem, co to są teraz, to jest takie mieszanko, prawda? Telewizja Magnes specjalnie dla swoich widzów przeprowadziła krótką rozmowę z Porterem. Do obejrzenia już niebawem. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Info Magnes, jak zawsze w piątek o godzinie 18:00.